Dzień dobry! Serdecznie witam Państwa w kolejnym programie Akcenty Polskie. Najważniejszym wydarzeniem ostatniego tygodnia były obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na pamiątkę 11 listopada, który zajmuje szczególne miejsce w sercach oraz pamięci wszystkich Polaków w Polsce i na całym świecie, odbywają się uroczystości nawiązujące do tego szczególnego dnia w 1918 roku. Jak co roku, również w całej Łotwie Polacy pamiętali o tych radosnych wydarzeniach, które przyniosły Polsce niepodległość po 123 latach rozbiorów. Jak Polacy na Łotwie świętowali niepodległość w naszym dzisiejszym programie. Jedenasty listopada to dla każdego Polaka dzień, w którym nierozerwalnie radość splata się z zadumą i refleksją. Naszej radości nie możemy ukrywać, gdyż odzyskanie przez Polskę niepodległości było wydarzeniem długo oczekiwanym, wymarzonym przez kilka pokoleń Polaków. Nasza zaduma i refleksja należy się tym, którzy oddawali swoje życie za wolność i niepodległość ojczyzny. Obchody Dni Niepodległości Polski i Łotwy nie mogły odbyć się bez złożenia kwiatów na mogiłach legionistów oraz mszy świętej za ojczyznę. Właśnie w tak oryginalny i symboliczny sposób członkowie zespołu Kukułeczka złożyli życzenia Łotwie. 11 listopada w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego w pięknie przystrojonym sanktuarium zebrali się dorośli, dzieci i młodzież, żeby wspólnie dziękować Bogu za dar wolności. Mszę świętą celebrował ksiądz Andris Szewels, który zawsze troszczy się o dobro Polaków i jest z nami na wszystkich naszych uroczystościach. W trakcie mszy dzieci z zespołu Kukułeczka wolnym i podniosłym pochodem złożyły dary. W polskich strojach ludowych byli naprawdę barwnym upiększeniem napełnionego światłem jasnego kościoła. Po zakończeniu mszy zaśpiewano hymn Polski. W ten sposób Polacy Dyneburga przyłączyli się do akcji wspólnego śpiewania hymnu na całym świecie. Po zakończeniu mszy świętej Polacy przedstawiciele Związku i władz miasta zebrali się na Słobudce przy krzyżu poświęconym poległym legionistom polskim. Zebrani oddali hołd żołnierzom, którzy przyczynili się do wywalczenia niepodległości. Zabrzmiały hymny, mocne i patriotyczne słowa. Nad głowami zebranych podniosły się biało-czerwone i karminowo-białe flagi. Kwiaty i znicze wciąż wyrażają nie tylko naszą wdzięczność, lecz symbolizują również pamięć i chęć działania na rzecz rozwoju naszych państw. 8 listopada w Centrum Kultury Polskiej została otwarta wystawa fotograficzna Ivara Utynansa – Od brzegów Morza Bałtyckiego do polskich Tatr.
Wernisaż ten był kolejną imprezą z jubileuszowego cyklu wydarzeń związanych z obchodami stulecia niepodległości Polski i Łotwy. Otwarcie wystawy upiększyła swoim występem grupa teatralna Uśmiechnięta Tęcza. Największą pasją Iwarsa jest fotografia, której poświęca się, można powiedzieć, całodobowo, wkładając w nią całą swoją duszę oraz niezwykłe umiejętności plastyczne. Iwars podróżuje po świecie i tworzy galerie zdjęć, które są pamiątką ulotnych chwil i momentów. Jak często podróżujecie po terenach Łotwy i Polski? Czy zdajecie sobie sprawę, jak piękne są nasze państwa? Takie pytania zadaje swoim widzom mistrz fotografii Iwars Utinans. Iwars od dawna marzył, żeby w ciągu 1-2 dni zwiedzić najpiękniejsze miejsca na Łotwie. Z czasem jednak zrozumiał, że zwiedzać trzeba częściowo, nie wszystko od razu. Natura jest żywa, systematycznie się zmienia. Nawet pory roku są ozdobione indywidualnym ubarwieniem. Fotograf zdaje sobie sprawę, że podróż daje więcej emocji oraz wrażeń, kiedy zwiedza się w spokojnym rytmie, bez pośpiechu. Autor wystawy uważa, że Łotwa jest piękna, natomiast polskie Tatry są wyjątkowe. Iwars Utinans był w górach Szwajcarii, Norwegii, Armenii, Gruzji i Szwecji, ale Morskie Oko i Dolina Pięciu Stawów Polskich zachwycają go i chce wracać tam znów i znów. Iwars przyznaje się, że w jego życiu było tylko parę chwil, kiedy czuł się absolutnie szczęśliwy. Piękno oraz ważność swego istnienia uświadomił, będąc na tle natury. Przebywając na Łotwie, w Polsce lub gdzie indziej, najważniejszym momentem jest chwila, dotknięcie tajemnic i piękna przyrody. Pragnienie zjednoczenia się z tym, co stworzył Pan Bóg. Bez wątpienia można stwierdzić, że młody i utalentowany mistrz fotografii zrobił piękny prezent na jubileusze naszych państw. 9 listopada w Centrum Kultury Polskiej został zorganizowany konkurs wiedzy o Polsce i Łotwie dla młodzieży w wieku szkolnym. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące kształtowaniu podstaw patriotycznych, tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem mieszkającym na Łotwie. Pragnąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie stulecia polskiej i łotewskiej niepodległości, CKP zaprosiło do Dyneburga młodzież z polskich szkół w Rydze, Rezeknę i Daugavpils. Celem konkursu było kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków i Łotyszy, świąt państwowych i rocznic oraz zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce i Łotwie. Gra intelektualna składała się z dwóch etapów. W pierwszej części praktycznej uczestnicy zaprezentowali zawczasu przygotowane zadania domowe w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. W części drugiej natomiast czteroosobowe grupy musiały wykazać się wiedzą w konkurencji teoretycznej. Nad poprawnością przebiegu gry intelektualnej czuwała komisja konkursowa. W trudnych zmaganiach pierwsze miejsce zdobyła drużyna Wesołe Diabły z Daugavpils, nauczyciel Ryszard Morawski. Drugie miejsce zdobyła drużyna Ryskie Orły, oczywiście z Rygi, nauczyciel Henryk Witkowski. A trzecie miejsce drużyna Młodzi Legioniści z Rezeknę, nauczyciel Sebastian Nowakowski. Wyróżnienie otrzymała drużyna Niepodlegli z Daugavpils, nauczycielka Anita Perlińska oraz drużyna Legion 007 z Rezeknę, nauczyciel Sebastian Nowakowski. Dziękujemy serdecznie ambasadzie RP w Rydze za wsparcie finansowe konkursu. Jak co roku, Przedszkole Polskie w Dyneburgu uczciło najważniejsze święto dla Polaków, jakim jest 11 listopada, Święto Niepodległości Polski, połączone również ze Świętem Niepodległości Łotwy. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert o tematyce patriotycznej, podczas którego dzieci w odświętnych strojach zaprezentowały program artystyczny. Dominowały barwy narodowe oraz wzruszenie. Uroczysta akademia rozpoczęła się od prezentacji umiejętności wokalnych i tanecznych przedszkolaków, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Koncert składał się z dwóch części, pierwszej łotewskiej i drugiej polskiej. Od małych lat nasze dzieci są wychowywane z miłością do ziemi ojców Polski oraz ojczyzny Łotwy.
Jesteśmy przekonani, że duch patriotyzmu, jak i pamięć o wydarzeniach sprzed wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Troska o wartości, o które walczyli nasi przodkowie, musi być żywa i jednoczyć nas. Nigdy nie może nas wszystkich dzielić. 16 listopada Państwowe Gimnazjum Polskie imienia Stefana Batorego w Rezeknie świętowało piękny jubileusz, swoje 25. urodziny. Późnym popołudniem na sali widowiskowej Polskiego Gimnazjum w Rezeknie rozpoczęła się uroczystość, która zebrała liczne grono uczniów, nauczycieli, rodziców, a także gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze pani Małgorzata Hejduk-Gromek, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski, koordynator Wydziału do Spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Mariusz Wychucki, przedstawiciele Urzędu oraz Kuratorium Oświaty Rezeknie, przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz niezliczone delegacje z Polski, z Jabłonki i z Częstochowy. Wśród gości znalazła się delegacja z partnerskiego miasta Sianowa. Przyjechali przedstawiciele regionalnych lasów państwowych z Białegostoku oraz Szczecinka. W imieniu Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils oraz Związku Polaków na Łotwie życzenia złożył prezes ZPL Ryszard Stankiewicz. Tego wieczoru było mnóstwo ciepłych słów, życzeń i oczywiście prezentów. Uroczysta akademia rozpoczęła się od dźwięków poloneza Wojciecha Kilara. Prowadzący absolwenci szkoły z poprzednich lat serdecznie przywitali przybyłych gości. W ciągu uroczystości przypomniano również nazwiska wszystkich nauczycieli i przyjacieli, którzy przyczynili się do budowy autorytetu rzeżyckiej polskiej szkoły. Dyrektor gimnazjum pani Walentyna Szydłowska może być dumna z osiągniętych rezultatów. W koncercie wzięły udział szkolne zespoły wokalne, taneczne, chór szkolny oraz kapela. Do łez wzruszyła piosenka 11 listopada w wykonaniu duetu Edwarda i Elżbiety Kiejkin-Toustowych. W czasie koncertu wszyscy się przekonali, że największym skarbem szkoły są uczniowie i absolwenci. Ojczyzna to my, nasza ziemia, nasz kraj. Z trudem odzyskana przez naszych przodków i dziadków, po wielu latach cierpienia i niewoli. Więc kochaj ją i szanuj jak własną matkę, która cię wychowała, wykarmiła i co wieczór utula cię do snu. Niepodległą, niepokorna, zawsze była, zawsze jest. W taki sentymentalny sposób prowadzący koncert podsumowali uroczystość. W finale wystąpiły wszystkie szkolne zespoły jednocześnie. Redakcja Akcentów Polskich z całego serca życzy sukcesów dla Gimnazjum Polskiego w Rezeknie i składa najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu. Kulminacja obchodów nastąpiła 20 listopada. W Dyneburgu odbyło się niesamowite muzyczne wydarzenie – koncert niepodległości za naszą i waszą wolność, który był dedykowany Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii. Jego tematyka nawiązywała do służby Polaków pod obcymi sztandarami oraz ich walki zarówno o niepodległość Polski, jak i wolność innych narodów. Takie koncerty niepodległości już od 10 lat organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Dotychczas odbyło się już 25 edycji, w których było 120 kompozycji i aranżacji, stworzono blisko 20 odrębnych scenariuszy. Koncerty te realizowane są przez zespół muzyków sesyjnych, który przez lata współtworzyło 200 artystów z Polski, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Armenii. Tegoroczny koncert odbył się w ramach międzynarodowego tournée Polska, Litwa, Łotwa, Australia.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta, ambasady RP w Rydze, polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie, goście z polskiego Lublina oraz Polacy z całej Łotwy, z Rygi, z Rzeszycy, Krasławia, Jakubowa, Jełgawy, Lipawy oraz Dyneburga. Imprezę zaczęły prowadzące Krystyna Kunicka i Milena Sawkina, które przywitały gości i opowiedziały o twórcach koncertu. Po przemówieniach okolicznościowych wygłoszonych przez wicemera miasta pana Igorsa Prylatowsa i ambasadora RP w Rydze panią Monikę Michaliszyn zaczęło się niesamowite przedstawienie. Z wiosną zacznie trąbka nasza, podswałują konie. Na jaskrawo podświetlonej sali Centrum Kultury Łotewskiej wrzało od emocji i oklasków. Twórcy koncertu niepodległościowego to polsko-kanadyjska wokalistka jazzowa i kompozytorka Ola Turkiewicz, która także wystąpiła podczas koncertu jako solistka, oraz Jacek Wiejski-Górski. Prozatorską narrację wydarzenia poprowadził aktor Robert Czebotar, przed każdym utworem opowiadając słuchaczom ciekawe i niezwykłe historie polskich żołnierzy, walczących w różnych czasach i pod różnymi sztandarami. Podczas koncertu usłyszeliśmy mocny głos Tomasza Bacajewskiego. Wokalistom na scenie towarzyszyli Marcin Rigę instrumenty klawiszowe, Krzysztof Kowalewski gitara, Piotr Krzemiński trąbka, Paweł Japoński akordeon, Marcin Ritter bas i kontrabas, Karol Domański perkusja, Siergiej Wowko trup pierwsze skrzypce, Wojciech Rot drugie skrzypce, Malwina Kęsicka altówka oraz Zofia Łodygowska wiolonczela. Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast rosy piły polską krew, a po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Program zaczął się od Gaudemater Polonia, a w dalszym ciągu zabrzmiały polskie pieśni narodowe, hymny żołnierzy i kompozycje instrumentalne. Słuchacze nasycili się bardzo mistrzowskim wykonaniem i niezwykłą aranżacją takich utworów jak Marsz Polonia, Czerwone Maki, Piechota czy Nasza Klasa. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota. A oczy ich dumnie wpatrzone są w dal. Piechota, ta szara piechota. A oczy ich dumnie wpatrzone są w dal. Piechota, ta szara piechota. Niespodzianką dla widzów było mocne wykonanie dobrze nam znanej z poprzednich odsłon dyneburskiej niepodległości piosenki Jacka Kaczmarskiego Mury. A mury rosły, 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 łańcuch połysał się. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłucha. Na końcu została wykonana rota Mazurek Dąbrowskiego i hymn Łotwy. Zachwyceni słuchacze na stojąco klaskali i jeszcze długo omawiali wspaniałe przeżycie, które zafundowali twórcy koncertu Niepodległości.
Nasz dzisiejszy patriotyczny program dobiegł końca. Żegnając się z Państwem w nadal świątecznym i podniosłym nastroju, zapraszamy do udziału we wszystkich polskich imprezach, a najbliższa z nich to Zabawa Andrzejkowa w Domu Polskim 29 listopada o godzinie 17. Jak co roku na imprezowiczów czeka wiele ciekawych zabaw i niespodzianek. Miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnych akcentach polskich.